Jeżeli chcecie kupić tanie monety ze sprawdzonego i zaufanego źródła, zapraszam do opisu na stronę supercoinsy.pl. Z kodem Wojciech dostaniecie ich 5% więcej. Yo, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Wojciech i dzisiaj pokażę wam, jak dać kartę kondycji drużynowej swoim zawodnikom. Zaczniemy sobie dzisiaj kolejny film z serii Najlepsze z... to nie jest seria, tak sobie to teraz powiedziałem. Zrobiliśmy ostatnio najlepszy brąz, dzisiaj zrobimy sobie moim zdaniem najlepszy srebrny skład, a na pewno najciekawszy. Otóż, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, ten skład jest między innymi, znaczy jeżeli nie rozumiecie tych pojęć, to powiem, że ten skład jest między innymi tak zwanym NLW, czyli No Links Wasted, czyli że zawodnicy mają dokładnie tyle połączeń, ile jest im potrzebne, żeby uzyskać pełne zgranie i ani trochę więcej. Także to jest ciekawe, jeżeli siedzicie na Footheadzie, to trochę o tym wiecie, jeżeli nie, to nie, ale to jest ciekawe, bo to jest bardzo fajnie zbudowany skład. Nie ja go zrobiłem, jest on z Footheada, moim zdaniem po prostu jest zajebisty, zajebiście zrobiony, także polecam każdemu. W bramce jest Sosa, ma około 1,80 m, to jest mały minus, natomiast sam w sobie jest bardzo fajny. Ma akrobatyczny styl obrony, ci niżsi bramkarze często muszą nadrabiać i mają właśnie taki styl obrony, że całkiem nieźle im to działa. Ma dosyć wysokie statystyki jak na Silvera i to jest całkiem spoko. Cabrera oraz Kahneman, no tacy przeciętni obrońcy, z przeciętnym tempem w sensie. Mają odpowiedni wzrost do tego. Kahneman ma naprawdę ładne statystyki. Że są przeciętnym tempem. Znaczy, no Kahneman w sumie ma całkiem niezłe tempo, szczerze mówiąc. Mam przeciętny wzrost za to dla odmiany. Na lewej obronie jest Abraham, który jest tutaj głównie po to, żeby dawać Cabrerze zgranie, natomiast ma też bardzo fajne statystyki. Wszystko około 70 tam paru, z tych najważniejszych oczywiście dla obrońcy. Jara również ma spoko wzrost i spoko statystykę, szczególnie fizyczność i tempo. I on tutaj też jest po to, żeby łączyć tutaj wszystko fajnie. Gonzalez jest na defensywnym pomocniku. Jedyne, co w nim jest przeciętne, to wzrost, natomiast reszta statystyk jest zajebista. Naprawdę, te statystyki są bardzo wysokie jak na srebrnego zawodnika. Wyobraźcie sobie, żebyście mieli na przykład jakiegoś gracza, który ma 80 sumy i on ma 5 statystyk w okolicach 80 i jedno około 70. To by były wysokie, nie? No to tak mniej więcej Gonzalez wygląda. Na lewej obronie jest Arojo, czyli pięciogwiazdkowiec, zajebisty gracz. Miałem okazję grać nim w poprzedniej FIFA, grał zajebiście, w tej FIFA też grał bardzo fajnie, powiedział, po dwóch meczach nie da się nic powiedzieć o graczach. Otóż się da, moim zdaniem się bardzo sporo nawet da powiedzieć po dwóch meczach, po jednym się nawet da sporo powiedzieć o niektórych elementach składu. Na prawej pomocy jest Viudes, też cztery, tutaj, tam były 5 sztuczek, 4 słabszej nogi, to jest bardzo dawno zrobiony przeze mnie skład, ja miałem okazję nim grać już jeden mecz kiedyś i jeden mecz niedawno. Viudes jest na prawej pomocy, co ciekawe, ma on aż prawie 90 tempa, co przy 40 sztuczek, w dobrych pracowitościach bardzo fajnie się prezentuje. Cazares to jest chyba najciekawszy gracz w tym składzie, w sensie najlepszy, chyba. 90 pace'a oczywiście, ale ma 40 sztuczek, 2 bramki w 2 meczach, 2 mecze wygrałem, nie strzeliłem dużo goli, bo ludzie w silverowych pucharach mają sporo niezłych rzeczy. Ja niestety po 2 meczach zmieniłem skład na inny, którego wam nie pokażę, bo właśnie nie grał zbyt dobrze, bo nim odpadłem od razu. Ale Cazares bardzo fajnie się popisywał. Gueron ma 4 gwiazdki słabszej nogi, 3 sztuczek, aż 90 tempa, bardzo dobre pracowitości, w połączeniu z wzrostem, dribblingiem, fizycznością, wszystko tu super gra. Mocne połączenie z Arojo. I tutaj jest Cuero, który ma 4 gwiazdki sztuczek, 92 tempa. W sensie widzicie ten atak jest kurwa nieziemski, nie? Obrona jest skonstruowana głównie po to, żeby to było fajne, żeby fajnie wyglądało i żeby jakoś działało. Natomiast atak jest po prostu z kosmosu. Wiem, że pewnie można zrobić jakiś skład BPL srebrny, który będzie lepszy, ale wiecie co? Czy to jest jedyne, co się liczy w składzie, żeby on był dobry? Ja wiem, oczywiście liczy się posiadanie świetnego rekordu i tak dalej, ale moim zdaniem fajne jest to, jak skład jest troszkę bardziej oryginalny, troszkę ciekawych zawodników posiada. Tutaj są też 4-gwiazdkowcy, 5-gwiazdkowiec, wszystko się zajebiście ze sobą łączy, nie ma tych zużytych połączeń ponad tyle, ile powinno, znaczy jest nie zużyte więcej niż powinno, także hej, ja się tym składem jaram i mam nadzieję, że wy zaraz też zobaczycie jakiś mecz tym składem. Okej, wszedłem do złotego pucharu jednak, dlatego że no ciężko jest znaleźć przeciwnika, umówmy się.
Nie wiem dlaczego, zawsze mi się zdawało, że na PlayStation było to lepiej zorganizowane niż, w sensie, że łatwiej było znaleźć sobie przeciwnika, no ale cóż. Zobaczymy, jaki ten koleś ma skład. Na pewno złoty, no bo może grać złotym. BPL plus Hummels plus Piqué. Ciekawe, mało, ale no jest. Jest złoty skład, jest max granie, jest wyższa ocena znacznie ode mnie. Zobaczymy, jak srebrny skład popisze się ze złotym. Jeżeli dobrze, to znaczy, że dobrze. Jeżeli słabo, to znaczy, że słabo. Dobra, podanie do wysuniętego napastnika, jakim jest Gueron. Mam nadzieję, że teraz się uda zejść do środka. Gueron strzela. Nie, ale piękna obrona. Chyba, czekajcie, Leno stał na bramce. Zajebiście to bronił. W ogóle Sosa, dlaczego Sosa? Boże, jakie tego kurwa nienawidzę, jak muszę bramkarza zmieniać, żeby mi wykonywał stałe fragmenty. Żeby mi nie wykonywał stałych fragmentów. I znowu będę musiał to zrobić. Boże, drogi. Dlaczego tak jest? Nie powinno robić tak, że automatycznie ten, którego pierwszego dodam do składu. Powinno być tak, że automatycznie najlepszy wykonawca. No Boże, drogi. Jak będę chciał używać kogoś, kto nie jest najlepszym wykonawcą, to sobie to zmienię, no, ale domyślnie większość ludzi raczej właśnie tak robi. Dobra, jesteśmy już w polu karnym, proszę, tak, finezyjnym strzałem prosto w boczną siatkę bramki. Gueron chyba, Boże, nie, jedyna rzecz w tym składzie jest słaba taka, że wszyscy są jakimiś Urugwajczykami, Kolumbijczykami, w ogóle Kolumbijczykami, bo... Kolumbijczyk, dobrze powiedziałem. Już miałem chyba powiedzieć jakiś Kolumb, ale nie będę mówił, że Kolumbianami, ale no okej. Nieważne, Kolumbijczykami. Ej, no, wyjebał mnie, jak szedłem na sam. Za to powinna być kartka. Sorry, memory, ale... Aha, spoko, nie? I ciężko się to wszystko wymawia. Znaczy, ja akurat miałem jakieś tam... O, jakie to było, kurwa, okropne. Ja akurat mam jakieś tam podłoże, bo nie wiem, czy wiecie, ale byłem w klasie hiszpańskiej w gimnazjum, także no me hablo español. Dobra, mamy... Co? Ej! Przywilej korzyści, słyszeliśmy kiedyś o tym? Miałem akcję, nie wiem, sam na sam, jeżeli nie sam na... Znaczy, jeżeli nie dwóch na jednego, no kurwa, FIFA, no proszę was, jak się tak... Tak nie można, no, cofać akcję tak o tyle do tyłu. No i jeszcze teraz, kurde, broni, no. Co za chujówka, no nie podoba mi się, tak nie wolno robić. Okej, dwóch, trzech. Czy uda się kolejnego pokonać? Jak się jebany położył, dotknął ręką w polu karnym, ale oczywiście FIFA takich rzeczy nie wyłapuje. Bo niestety nie wyłapuje. Nie to, że ja się czepiam sędziego, tylko po prostu sędzia z FIFA nie wyłapuje jakichś przypadkowych dotknięć ręką, jak koleś leży na ziemi, czy coś jako przewinień. Także no, nie wiem, czy w prawdziwej piłce tak jest, czy jeżeli na przykład leżycie i tam sobie coś dotkniecie łapą, to jest przewinienie, jest faul? Jeżeli tak, to byłby karny, a jeżeli nie, no to mam przypał. O, porobiony. No, kurde nie. Dlaczego? Proszę mi tak nie robić więcej. Ale cebula, no. Ja pierdolę. To było słabe, bardzo. To, coś czuję. Nie, okej. Okay. Miałem mówić, że coś czuję, że to się zakończy bramką dla przeciwnika, ja będę szalał po prostu, ale już jednego pada musiałem wymienić. Już jeden pad mi się nie chciał ładować, już musiałem zmienić, już zamiast oryginalnego pada do PlayStation mam takiego białego, którego bym wam pokazał, gdyby nie, że mam akcję. Patrzcie, biały jest, jeżeli mam kamerkę, bo... O, ja... Jebany, co wsadził longshota, kurde, tak było dobrze, no... No ale się czuję oszukany na tej jednej akcji, w ogóle Piqué to tak wsadził, spoko. Chciałem powiedzieć, że na wypadek, gdyby nie było kamerki, dlatego że widziałem w połowie nagrania, że mi się zaskoczyło mi, że mam mało miejsca na dysku, także jakby nie było kamerki, to sorry, ale no mam nadzieję, że będzie. Nie wiem, no ja czuję tutaj, że zostałem wyruchany delikatnie. Ale jeszcze jest szansa, jeszcze się nie poddajemy. Dobra, przeskoczył nas piłką, teraz Viudes wchodzi w pole karne. Proszę, stary, coś przedrybluj. Jezus Chrystus... no już nie, Jezus też nie pomoże w takiej sytuacji.
Niestety, ja uważam, że to, że przegrywamy ten mecz, to naprawdę nic nie znaczy. Znaczy, wiem, że to znaczy, że przegrałem, ale moim zdaniem to oznacza tylko i wyłącznie to, że jestem chujowy. No oraz to, że kurde koleś nieźle przyszczęściło mu się. Do tego, no, widzieliście sami tamtą akcję. Wydaje mi się, że nie powinienem tego przegrać. Ale cóż, taka jest FIFA. To nie zmienia mojego werdyktu. Uważam, że ten skład jest mega zajebisty i mega ciekawy. Możecie się zgodzić albo nie. No, także dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. To by było na tyle. Na razie. Pa, pa!